Oj, poczekajcie, ktoś dzwoni. Kurwa, mać. 3, 2, 1, 0, start. Siemaneczko, ludziska, nagrywamy kolejny odcinek. What the fuck? O, tak to się nazywa. Tak, nie? Dokładnie. Jest z wami Adi, jest z wami Ninecats. I taki pierwszy prawdziwy wiosenny odcinek, bo pierwszy raz słońce nagrywamy za oknem. Dobra, będziemy nagrywać może... o polskiej kopii złotych malin, którą sobie w Polsce wymyślono i co znowu przywleczono z zachodu pytony. Do nas. Tak, i to są złote pytony, czy złote węże, które wręczono właśnie wczoraj chyba, no jakoś wręczono na dniach. Nawet nie wiem kiedy, ale chyba, poczekaj, gala odbyła się tak, w niedzielę 14 kwietnia. Czyli to wczoraj. Dobra. W teatrze Imka, pewnie ktoś zarobił, właściciel teatru, na tym, że powręczali u niego. Warszawa teraz teatrami stoi w ogóle, kurde. No widzę na zdjęciach, że to chyba nawet Karolak wręczał, tak, bohater. Bo to jest, że tak ci powiem, to jest jego teatr chyba z tego co No wie. Właśnie chciałem powiedzieć, czy to przypadkiem nie jest ten jego teatr, bo ma Karolak jakiś prywatny teatr, gdzie niezłe kokosy też. Trzepie, nie będę mówił o kwotach. No właśnie. Bo możemy zostać tym razem nie mówimy o kwotach, skoro nie znamy tego co do złotówki, to oczywiście. Nie będziemy rzucać na prawo i lewo kwot. Dobra, no ale co, no jedziemy. Kto, jaki film został najgorszym? Znaczy zwycięzcą, laureatem, tak, kurde. Tak, bodajże 16 nominacji miał Kacwawa. Taka podróba Kacwego z najprawdopodobniej, sądząc po tytule, prawda? Czyli generalnie na takiej podróbie złotych malin wygrała podróba amerykańskiej produkcji. I tutaj widzę, że kolejnymi liderami były Bitwa pod Wiedniem, czyli skok na kasę wszystkich uczniów szkół podstawowych. I oczywiście. Dalej był komisarz Blond i Oko, to nie znam. Co to jest w ogóle Oko Sprawiedliwości? Ale mi się to z kakaowym okiem kojarzy od razu. Także... 8 nominacji miało to Oko. No ale nie wiem, w ogóle to jakieś, co było za produkty, to nie wiem. Sztos 2 oglądałem też, także nie było to nic rewelacyjnego. No i co tu widać? Same są kurcze jak zwykle, komedie, które wzorowane na amerykańskich filmach i co jeszcze tutaj widzisz ciekawego? Syfkiła i Mogiła, co nie? Syfkiła i Mogiła, tak, tak, tak. To kino takie spod znaku polskich wielkich, w cudzysłowie, znaczy, wytwórnia raczej wspomagane kasą, na przykład TVN-u raczej. No, ale to nawet już chyba nie, bo to wcześniej był taki ten syf, co nie jest sponsorowany logiem TVN-u. Teraz to jest chyba mniej. Ja nie wiem, czy TVN trochę już tym tak wycofał albo nie firmuje ciekawe. Tego swoim tym, ale jakby ten syf dalej się ciągnie i chyba nawet nie wiem, czy to już z tych komedii romantycznych się w jeszcze gorszą hałę nie zamieniło. No, dokładnie. No, ale w sumie właśnie ja też tak chciałem powiedzieć, że mimo wszystko i tak sporo dobrych filmów polskich oglądałem w ostatnich 3 latach, myślę, że z 6 ich było przynajmniej. Także są moim zdaniem też dobre produkcje. Dużo tego naliczyłeś. Tylko zawsze zawsze te produkcje muszą być jak najdalej tak niezakorzenione w zachodnich, hollywoodzkich kurde wzorcach, to wtedy są po moim zdaniem dobre. Im mniej zależna produkcja tak zwana, wiesz, niezależna, tym jest lepsza. No tak, też i czasami. Właśnie tak jak mówiłem ci już przed tym nagraniem, że moim zdaniem te poważne tematy lepiej nam wychodzą. Tak jak właśnie te Pokłosie, Dom Zły, Róża, tego typu sprawy, czy nawet tam film o Paktofonice, jakieś takie rzeczy dużo lepiej nam wychodzą. Dokładnie. Niż komedie teraz, które są po prostu tak, nie wiem, strasznie muszą być tak amerykańskie, a mają budżet kurczę, wiesz, rodem z Ukrainy, czy tam z Litwy, albo jeszcze mniejszy i chuja z tego wychodzi takie. Ale wiesz, no budżet niby mówisz mały. No i pomysł, wiadomo, to budżet, tamto, ale musi, ja wiem. Zobacz, że zatrudniają w tych komediach same te polskie gwiazdy, znaczy, nikogo wiesz, nowego. Ten budżet jest jakby Karolaki, duży na... kurczę, tak, ten budżet dla nich jest duży budżet. Tak, a nie ma budżetu, wiesz, na scenariusz dobry, czy tam na wykonanie potem tego, co nie. Ale z drugiej strony, wiesz, no, jakie były zajebiste dawniej komedie w Polsce, co nie, kurczę. Oczywiście. I miały Va-bank. Budżet. Tak, ale w ogóle, no przecież to kurde, polska komedia mi stała w takim smutnym ustroju, jak był komunizm. Właśnie, bo było się z czego śmiać, wiesz. Tak, tak, a teraz widzisz, niby mamy taką wszystko wolność, śmiech, radość i swobodę, a kurde, w sumie w komediach lipa straszna, co nie? No bo wiesz, tak myślę, tak globalnie tego dobrą komedię jest ciężko nakręcić. Jeszcze w dobie, że na każdym kanale, wiesz, kabaret teraz leci, jest taka moda, prawda? A te kabarety swoją drogą są tak słabe ostatnio, no właśnie, że właśnie, co nie? Powiem słowami młodych, po prostu ssają, ssią. Tak, bo też wiesz, dobry kabaret to jakaś tam ekipa czy coś może wymyślić, nie wiem, program na sezon, na rok, a nie, że co Jasne. Tydzień, kurde, co nie, tworzy jakieś pewnie, rzeczy pewnie. I to jest taki śmiech przez kurde łzy w sumie, no też jest lipa. Kabarety to w sumie osobna sprawa, to też można pogadać o tym, prawda? Oczywiście. Kiedyś. Więc ja tu jeszcze widzę, a Sobieski pod Wiedniem, Bitwa pod Wiedniem? No to też podobno porażka na maksa, nie widziałem osobiście, nie będę się wypowiadał. No w 3D było czy nie? Nie tak, 3D, tak? Chyba tak. Chyba w 3D, wiesz, bo to jest no szkoda, teraz bo to w sumie nie oglądałem tego, ale myślałem, że może kurczę fajne, bo to fajna historia w sumie z Sobieskim mogłaby być, co nie?
Wiesz, my mamy dużo tematów na piękne historie. Ja bym nakręcił coś o Dywizjonie 303, no. Nakręciłbym właśnie o Sobieskich. Czesi taki niezły film nakręcili kiedyś o tych swoich lotnikach, co nie było? Szaro-niebieskie niebo, czy coś takiego. I to było niezłe, prawda? To nie było złe. No bo to było, wiesz, oni Czesi poszli po rozum do głowy tam z Francuzami, bodajże się dogadali z Niemcami czy z Amerykanami. Kapitał, wiesz, wyrwali na to dobre no i tyle, bo to no. Trochę kasy musi być na taki film, co nie? Ale patrz, to jest taka piękna tam historia, pewnie pełno takich, tam jest historii fajnych, co nie? Te z tego Dywizjonu. I nic z tego nawet nie ruszamy w ogóle. Ale może dobrze, bo jak to sprofanujemy kolejną legendę czy coś, to tak. Też będzie taka lipa, co nie? Wyobraź sobie, że idziesz na Dywizjon 303 napalony jak szczerbaty na suchary, bo jako, że jesteś... A tam kurde, głównym tym lotnictwa. Karolak, tym głównym, jak on tam się, Łukasiewicz, czy jak tam, który był ten, wiesz... Karola Krzyc, facet jeszcze. Które w Spitfire'ach złożonych z kartonu, wiesz co. Otóż to chciałem powiedzieć, takie modele kiedyś kupywało się w składnicy harcerskiej, posklejane będą tak malowane aerografem, będą nimi, wiesz. Tak jak był we Wiedźminie smok, kurde, jakieś tam z miotły zrobiony, tak wiesz, tutaj no, byłby dokładnie. Z kartonu. Jeszcze by się, żeby było taniej, by się zrzucili, kto już ma posklejane, wiesz, domy, z lat dzieciństwa. No właśnie, tak. Takie modeliki by było, różne. Tak, pewnie się nie doczekamy. To jest przykre i właśnie, że ta kasta aktorów tak się trzyma, tak się wspiera, ta kasta aktorsko-reżyserska, zatrudniają siebie wokoło tylko i nie dadzą się młodym w ogóle przebić jakimś twarzą, prawda? Jest to tam czasem, ktoś tam jest nowy pokazany, ale wiesz, czy tam... Ale ogólnie wiesz, jakby w tych takich głównych produkcjach, które tam są gdzieś pompowane na nich, co nie, w reklamy i wszystko w kasę, to faktycznie się powtarzają te same nazwiska, które już kurczę, już nic nowego chyba też tak nie wniosą, co nie? Ale ogólnie i tak myślę, że ja takie mam wrażenie, że i tak jakby trochę w lepszym kierunku polskie kino idzie mimo wszystko niż powiedzmy 3-4 lata temu, że teraz coś przynajmniej idzie wybrać, bo był taki okres tego zalewu komedii romantycznych, że już w ogóle była lipa, totalny dramat, co nie? A teraz mi się wydaje, że czasami ktoś tam coś tam znowu zrobi. No ale tak, dokładnie. Czasem coś dobrego wyjdzie właśnie, ale i tak jest to, jakby to powiedzieć, pod lawiną tego całego syfu, tej całej chały, na którą ludzie niestety chodzą do kin, prawda? Mi się te ceny biletów teraz tak kurczę, wiesz, odkąd w zasadzie już zdominowały wszystko te, wiesz, multikina, Cinema City, które, wiesz, wszystko wygryzły, bo na przykład u mnie w Krakowie jedno chyba z takich bardziej, nie wiem, że niezależnych, ale z takich dosyć, wiesz, kin na rynku gdzieś tam w Krakowie, takich dosyć znanych, ale bardziej niszowych, zostało zamienione w Carrefour, słuchaj. Wiesz co, nie? A powstaje nowe jakieś tam Cinema City, powiedzmy, czy coś, gdzie grają, wiesz, cały czas jedno i to samo, byle zarobić. I te ceny biletów, wiesz, kurde, są odleciały w kosmos też trochę już w zasadzie. Dokładnie. Aż nawet powiem ci, wiesz co, i powiem ci inaczej, że nawet nie tyle ceny biletów odleciały w kosmos, co kurwa cena popcornu odleciała w kosmos. Ja kupuję, wiesz, dwa bilety za powiedzmy 50 zł, a drugie 50 kurwa daję na 10 ziarenek popcornu, co nie? Także wiesz, no, to jest właśnie to, a sobie wyobraź, że idzie dwójka rodziców z dzieckiem do kina w niedzielę, no to ile to, no, ile takie wyjście kasy i kosztuje. Dokładnie, ale już to nawet... Jest właśnie, to jest z drugiej strony ten ból, że nic się nie zmienia, dlatego moim zdaniem, bo ludzie po prostu chodzą na te filmy, nawet tandetne, które im zareklamują w telewizji, że będzie dobra komedia i ludzie idą na to, na tą polską komedię, idą i dalej to kręcą. Też jak wiesz, jak jest, że na przykład w takich tych wielkich multiplexach, to wiesz, jak jest taką produkcję jak Katz Wawa, to grają przez 2 miesiące w 10 salach. No właśnie. A jakiś film taki, wiesz, bardziej niszowy czy coś, to tam przemknie o 12 w nocy w poniedziałek, wiesz, puszczony, co nie? No i sobie pomyśl, że taki gościu dostał złotą malinę za Katz Wawa i co z tego, jak on swoje tam zarobił. A to tylko, to nakręca tylko, wiesz, jeszcze koniunkturę, bo to jeszcze ktoś to oglądnie, żeby teraz kupić gdzieś tam jakieś, wiesz, Vivie czy Gali, żeby się przekonać, czy faktycznie taki syf, co nie? Tak a jeszcze nie oszukujmy się, jak kiedyś jeden sławny aktor zabrał się za reżyserkę, nie będę tutaj nazwiskami strzelał, to dostał z tej polskiej izby filmowej od razu na film, którego praktycznie jeszcze nie wiadomo, co to było, wiesz, o czym będzie, dostał 1 000 000 złotych, słyszałem. No tak, wiesz, tak, tak, bo od razu, wiesz, tak, bo od razu było dotacji. Wiadomo, że aktor od razu musi być dobrym reżyserem, co nie, kurczę. Oczywiście, to też jest nie, wiesz, to jest śmiech na sali, bo choćby film był klapą, on tam sobie swoje zarobi, prawda? Tak. No też ile było dobrych filmów, które w ogóle nie miały dotacji państwowych, a ile z syfu, co nie z dotacji państwowych no jest. Właśnie. To też jest jakoś tam przyznawane bez sensu. No nic, no chyba dobra, chyba tyle w sumie, co nie? No chyba tyle, w każdym bądź razie puentując, dawajcie im złote maliny, to jest kolejny spęd facet. Ale oglądałeś Katz Wawa, tak podsumowując? Nie oglądałem, no bo jak ja usłyszałem, że to jest Katz Wawa, który od razu mi się tak silnie kojarzył z, wiesz, Katz Vegas, który mi się bardzo de facto podobał, zwłaszcza końcówki, gdy oglądałem te zdjęcia, no to mówię, ludzie złoci, ja bym was sądził za sam tytuł.
Ale ja też właśnie nie oglądałem, tak teraz zastanawiam się, czy kurde, wiesz, o co chodzi, może warto oglądać, żeby czasami nie musieć na przykład potem, wiesz, zrewidować swoich poglądów, na przykład następny odcinek nagramy i zajebisty, ludzie, to jest kurwa ten film, to jest strzał w dziesiątkę. Ale wiesz, żebym był wielkim menadżer z za wielkiej wody, to bym tu przysłał im pozew do sądu za ten tytuł w ogóle, no to jest dla mnie ale śmieszne. Myślę, że my, myślę, że jesteśmy, wiesz, za małym rynkiem, żeby w ogóle... No ktoś to zauważył. Tak mi się dokładnie. Wydaje. Wiesz, jak się dobra, potem. No, no. Nie, tyle, no, dobra, jeszcze. Nie ma. Bo także chciałem powiedzieć o tym naszym rynku, jak to wygląda, jak nasi aktorzy tam jadą podbijać, wiesz, ten rynek poważniejszy. Ale wiesz, jak wracają w sumie przeważnie, także wiesz co, nie. No ale jak to, jak to można spuentować, wiesz, takie filmy, jacy odbiorcy, no i tyle chyba pokrótce. No wiadomo, poniekąd tak, no kręci się to, co ludzie chcą oglądać, ale i tak, mnie właśnie cieszy, że i tak te parę jakichś takich filmów poważniejszych, lepszych, czy coś i tak jakąś tam karierę już w Polsce robi powoli, także... Dokładnie. Coś tam, może zmądrzejemy i będziemy lepsze wybierać, mądrzejsze. No dokładnie. Dobra, kończymy. Trzymajcie się, ludzisko, tak. No, siemaneczko, siema. Na razie, hej.